Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Promie. I jestem na feriach, na wakacjach u cioci i mojego wuja. I nie miałem nic nagrywać, ale... No jest ta rzecz. Miałem nic nie nagrywać, ale... jest taka rzecz, że spełnienie mojego pewnego marzenia, czyli pojechanie do Hotelu Mafii 2. Do miejsca, gdzie był nagrywany Hotel Mafia 2, do pałacu w Krzykosach, czyli 30 minut od Płocka, w którym właśnie się znajduję. I teraz idę z wujem po Chryslera i jedziemy, więc widzimy się w trasie i na miejscu zostaw taki sam czerwony przycisk, tam do 30 łapek w górę, a będzie kolejny vlog i może coś nowego o Hotelu Mafii, bo ja duży fan Hotelu Mafii, mam płytę, pokażę wam ją zaraz, niestety jest trochę zniszczona, ale no, subuj, fabkuj i subskrybuj kanał, bo będzie więcej vlogów i fajnych filmów, więc lecimy do Hotelu Mafii 2. Ogólnie to ten, no tam właśnie było można, bo to jest ten prywatny, ale co Bóg temu zabroni, więc weszliśmy. Jest i pałac Hotelu Mafii, w którym nagrywali wszystkie piosenki. Tam nagrywali Chodzę po Luwrze. Tutaj SB Mafia morsowała, no i jest nasz pałac, nasz Hotel Mafia 2, no do którego niestety wejść nie możemy. Tam Kini śpiewał, to znaczy, nie nagrywał, tylko śpiewał Zakarę. Tam była nagrywana Parapetuwa, co za bluzalanek i Prometazyna chyba trochę. No i tutaj tak samo, więc koza. No i to tyle, no, ale jeszcze tam wrócimy, więc no, Hotel Mafia jeszcze nie raz odwiedzę.